Starożytne tajemnice. Atlantyda, legendarny kontynent, który zaginął na dnie morza. Miał to być przysłowiowy raj na ziemi, ale nie dane mu było przetrwać. W rezultacie kataklizmu, jakiego świat jeszcze nie widział, wyspa eksplodowała i znikła w odmętach wraz ze swoją historią i mieszkańcami. Czy Atlantyda mogła istnieć? Odpowiedź brzmi tak. Istnienie Atlantydy nie jest wykluczone. Badacze od wieków szukają jej po całym globie. Wyspa Santorin na Morzu Śródziemnym powstała na skutek wybuchu wulkanu. Naukowcy odkryli na niej dawno pogrzebane ślady zamieszkłej cywilizacji. Czyżby były to szczątki Atlantydy? Tysiące kilometrów stąd, w rejonie niesławnego Trójkąta Bermudzkiego, prowadzone są badania dna oceanu. Nurkowie odkryli tu tajemniczy 600-metrowy mur. Czy mogą to być pozostałości zaginionego kontynentu? Niektórzy wierzą, że w piramidach Meksyku i Egiptu można odnaleźć wskazówki. Cofnijmy się w czasie, by poszukać odpowiedzi na pytanie, co stało się z wyspą Atlantyda. Atlantyda, zaginiona cywilizacja. Akt pierwszy. Narodziny legendy. Baśniowa historia Atlantydy, wyspy kontynentu, która znikła w morskich falach, jest bardzo złożona, a jej reputacja urozmaicona. Uczeni ślęczą nad kamieniami i rękopisami. Badacze ryzykują życie, szukając jej. Ale Atlantyda przez wieki pozostaje nieodkryta. Początki legendy wywodzą się z bardzo szanowanego źródła, od starożytnego greckiego filozofa Platona. O Atlantydzie krąży wiele opowieści. Niektórzy twierdzą, że Atlanci mieli atomowe okręty podwodne, moc kryształów, promienie laserowe, samoloty i inne cuda. To współczesny folklor Atlantydy. Ale jedynym źródłem wiedzy o niej są pisma Platona. Pod koniec swojego życia, w IV wieku przed narodzinami Chrystusa, Platon spisał historię Atlantydy i jest to jedyny dokument na ten temat. Platon twierdził, że spisał w nim fakty. Jeśli Atlanci naprawdę istnieli, kim byli? Skąd się wzięli? Jakim językiem mówili? Współczesne badania próbują odpowiedzieć na te pytania. Na greckiej wyspie Santorin, zwanej też Terą, archeolodzy odkryli ruiny starożytnego miasta, niezwykle przypominającego Atlantydę z opisu Platona. Nawet stare ruiny na północnym wybrzeżu Turcji kojarzone są z Atlantydą. Na Karaibach zaś naukowcy próbują odkryć tajemnicę wielkich, dziwnych, podwodnych głazów. Lecz aby odnaleźć zaginiony kontynent, musimy wiedzieć, czego szukać. Platon bardzo szczegółowo opisuje naturalne piękno i wielkie bogactwa wyspy. Wejście do portu i port największy roił się od okrętów. Kupcy zjeżdżali się ze wszystkich stron. Był krzyk i ścisk, i ruch wszelkiego rodzaju, i hałas przez cały dzień i noc. Tak tam było ludno. Dialogi Platona. Wielki pałac, błyszczący srebrem i złotem, górował nad okolicą.
Dla mieszkańców Atlantydy bogactwo materialne znaczyły mniej niż ich cnoty. Ale ta cenna zaleta nie przetrwała długo. Hojność ustąpiła miejsca chciwości, a sprawiedliwość przemocy. Platon twierdzi, że ich boskość się skończyła. Stali się bardziej ludzcy, a przez to chciwi. Postanowili podbić sąsiadów. To była ciemna strona Atlantydy. Jej mieszkańcy okazali się złymi ludźmi. Przez lata potężne siły Atlantów terroryzowały okolice Morza Śródziemnego. Dopiero armia ateńska wielką ofensywą powstrzymała zapędy najeźdźców. Ale był to zaledwie zwiastun ich losu. Mieszkańcy Atlantydy nie byli przygotowani na to, co miało ich spotkać. Później przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy. I nadszedł jeden dzień i jedna noc okropna. Wtedy całe wasze wojsko zapadło się pod ziemię, a wyspa Atlantyda tak samo zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Dialogi Platona. W ciągu jednego dnia i nocy cała cywilizacja zapadła się w odmęty, na zawsze pozbawiając świat swojego wspaniałego wpływu. Jest w tym element greckiej tragedii. Coś, co było piękne, pełne życia i obiecujące, znikło w ciągu jednej nocy. Nigdy się nie dowiemy, co mieli nam do powiedzenia. Nie poznamy ich wersji Szekspira. Zawsze będą dla nas niemi. Czy Platon zarejestrował historię, czy tylko stworzył umoralniającą sztukę? A może jedno i drugie? Platon wymyślił tę historię, by dać nam lekcję. Chciał przekazać swoim ateńskim, greckim uczniom, że kultury, które przekroczyły miarę przyzwoitości i żyły w zbyt wielkim przepychu, ginęły. Jak więc interpretować barwną opowieść Platona? Choć opisy są bardzo szczegółowe, niektórym trudno w nie uwierzyć. Sam Platon spisywał tę historię ze słyszenia. Pochodziła od jego wielce szanowanego przodka, greckiego męża stanu Solona, który żył w VI wieku przed Chrystusem. Cała legenda Atlantydy opiera się na oficjalnej wizycie, jaką Solon złożył w Egipcie na ponad 100 lat przed narodzinami Platona. Egipcjanie pieczołowicie spisywali dzieje, utrwalając szczegółowe dane dotyczące rejonu śródziemnomorskiego. Dotycząca własnej historii wiedza współczesnych Solonowi Greków została bardzo uszczuplona przez trzęsienia ziemi, powodzie i wojny. Egipscy władcy opowiedzieli Solonowi historię Atlantydy. Egipcjanie wydawali się wiedzieć o niej wszystko, gdzie leżała i kiedy istniała, ale mówili innym językiem niż Solon. Prowadziło to do nieporozumień w kluczowych sprawach. Solon pozmieniał wszystkie oryginalne nazwy, próbując znaleźć ich greckie odpowiedniki, co opisuje Platon. Nazwy miejsc zostały zniekształcone, niektóre cyfry źle przetłumaczone. Ustalenie położenia wyspy było niemożliwe przez 2500 lat. Kraje, a nawet miary odległości określone były innymi nazwami. Czy błędy w tłumaczeniu i interpretacji ukryły przed nami lokalizację Atlantydy? Egipcjanie twierdzili, że kontynent leżał za słupami Heraklesa, jak nazywali cieśninę gibraltarską, czyli wrota na Ocean Atlantycki, o którym Grecy tylko słyszeli.
Atlantyk był tajemniczym miejscem, po którym można było żeglować. Wiele statków wypływało nań i nigdy nie wracało. Dla starożytnych Greków był równie wielką tajemnicą jak dla nas kosmos. Czy pomyłki w tłumaczeniu mogły też wpłynąć na ustalenie, kiedy Atlantyda istniała? Solon twierdził, że była u szczytu rozkwitu na 9000 lat przed jego czasami, a może chodziło o 900 lat. Właśnie wtedy wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego rozwijały się kultury zadziwiająco podobne do atlantyckiej. Czy zaginiony kontynent mógł być jedną z tych cywilizacji? W tym samym czasie, około roku 1500 przed narodzeniem Chrystusa, również w innych częściach świata działy się ważne rzeczy. W Chinach uczeni wynaleźli pismo wywodzące się z piktogramów. W centralnej Europie zapoczątkowano kremację zmarłych i chowanie ich prochów w glinianych urnach. Egipcjanie zaczęli wkładać do trumien księgę zmarłych w nadziei, że sprawiedliwe życie da zmarłym nieśmiertelność. Czy Atlantyda mogła istnieć 3,5 tysiąca lat temu, czy jednak było to dużo wcześniej? Za chwilę o odkryciu wspaniałego pałacu i doskonale zachowanego miasta. Akt drugi. Zatopiona wyspa. W połowie dystansu pomiędzy Atenami a Egiptem, pośrodku błękitnych wód Morza Egejskiego, leżą dwie najbardziej na południe wysunięte greckie wyspy. Kreta i Santorin. Dziś są magnesem przyciągającym turystów z całego globu. Przyjeżdżają tu, by posmakować lokalnego wiejskiego życia i podziwiać zapierające dech widoki. Wyspa Santorin była kiedyś znana jako Terra. Jej strome klify mówią o burzliwych narodzinach w zamierzchłych czasach. Niegdyś zwieńczona wysokimi szczytami majestatycznej góry, dziś jest jedynie pozostałością tego, czym była w przeszłości. Tam, gdzie teraz pływają turystyczne statki, kiedyś był stały ląd. Potężny wybuch wulkanu w roku 1628 przed narodzinami Chrystusa zniszczył większość wyspy. To, co z niej zostało, powoli pogrążyło się w morskich falach. Dziś z wyniosłych gór pozostały tylko ponure czarne skały, groźna pamiątka dawnej świetności. Kataklizm, który rozerwał wyspę, łatwiej zrozumieć, gdy odwiedzimy odległe o 100 km północne wybrzeże Krety. To tu brytyjski archeolog Sir Arthur Evans rozpoczął wykopaliska w starożytnym mieście Knossos. W roku 1900 odkryto ogromny pałac, skarbiec architektury i sztuki, opowiadającej o wysoko rozwiniętej kulturze żeglarzy, cieszących się wielkimi wpływami i władzą. Przypuszczalnie kontrolowali całą wschodnią część Morza Śródziemnego. Nie było to panowanie militarne, tylko ekonomiczne. Byli bardzo zaawansowaną cywilizacją. Ta zaginiona rasa nie miała nazwy, ale odnalezione artefakty świadczące o skomplikowanych ceremoniach obejmujących składanie ofiar ze zwierząt sprawiły, że na cześć Minotaura, pół człowieka, pół byka, nazwano ją Minojczykami. Rozpoczynali polowanie bez pomocy żelaza, a tylko za pomocą kijów i pętli ze sznura. A gdy którego byka złapali, prowadzili go do słupa i tam, na jego wysokości, zarzynali go na ofiarę. Dialogi Platona.
Im dłużej Evans kopał, tym więcej zauważał podobieństw pomiędzy stylem życia i kulturą Minojczyków i mieszkańców Atlantydy Platona. Ale choć Knossos było podobne do Atlantydy, miasto nie zatonęło. Jednak wielu uczonych widzi związek między nimi. W latach 30. XX wieku pracę na wyspie podjął grecki archeolog Spyridon Marinatos, który dokonał niezwykłego odkrycia. Podczas wykopalisk znalazł na Krecie ruiny częściowo wypełnione popiołem wulkanicznym. Zauważył też, że mury budynków wzdłuż wybrzeża zostały fizycznie przesunięte aż o 60 metrów. Jak to się stało? Czy był to rezultat brutalnej inwazji, a może czegoś gorszego? Najeźdźcy nie przestawiają budynków. Marinatos pomyślał o gigantycznej fali zalewającej ten obszar i przesuwającej kamienne mury i zwrócił uwagę na wyspę Tera. Studiując opisy wcześniejszych wulkanicznych wybuchów oraz tsunami, archeolog doszedł do wniosku, że eksplozja na Terze mogła spowodować fale wystarczająco silne, by przesunęły potężne mury na oddalonej o 100 km Krecie. Badania geologiczne dowodzą, że w XVI lub XVII wieku przed naszą erą wulkan wznoszący się pośrodku wyspy wybuchł z siłą, która wyrzuciła pyły i dymy aż do górnych warstw atmosfery. Wiemy, że był to jeden z najgwałtowniejszych wybuchów, odkąd na Ziemi pojawili się ludzie. W powietrzu unosiło się tyle pyłu, że mogli doświadczyć dużego spadku temperatury, zwanego dziś zimą nuklearną. Nawet w odległych Chinach zaobserwowano pociemniałe niebo, które nie przepuszczało światła dziennego i przyniosło zimne lato. Ponad 3000 lat po wybuchu Marinatos zbadał wyspę w poszukiwaniu wskazówek. Był przekonany, że jeśli cokolwiek przetrwało katastrofę, on to znajdzie. Wyczuł związek z Kretą, a poprzez nią z Atlantydą. Nikt, nawet sam Marinatos, nie zaakceptowałby tej teorii, o ile nie poparłoby jej odkrycie co najmniej minojskiego miasta pod warstwą popiołów. Zaczął więc go na Terze szukać. Poszukiwania zostały przerwane przez wojnę i brak funduszy, ale ćwierć wieku później, w latach 60., wysiłki Marinatosa przyniosły efekt. Archeolog zaprzyjaźnił się z jednym z wieśniaków, którego ciekawiły dziwne otwory na jego ziemi. Pewnego dnia jechał na osiołku, gdy zarwała się pod nim ziemia. Wleciał do dziury, a gdy się rozejrzał, ujrzał resztki naczyń, ściany, krótko mówiąc, wraz ze swoim osiołkiem przeleciał 4000 lat i wpadł do czyjegoś salonu. Marinatos odkrył jedno z najbardziej intrygujących stanowisk archeologicznych wszechczasów. Minojskie miasto Akrotiri, świetnie zachowane dzięki wulkanicznym pyłom, które je szczelnie wypełniły. Prowadzone tam wykopaliska są najbardziej ekscytujące w świecie, przynajmniej dla mnie. Mamy tu miasto, dla którego czas stanął, wyglądające dokładnie tak, jak zostawili je mieszkający w nim ludzie. Można chodzić po jego ulicach, zaglądać do wnętrz, widząc garnki, których używali, zanim nadeszła katastrofa. To jak spacer po wymarłym mieście. Choć mieszkańcy Akrotiri odeszli przed wiekami, ich domy, naczynia i sztuka mówią o światowych ludziach, harmonijnie współżyjących z naturą. Najbardziej fascynującym aspektem minojskiej cywilizacji jest sztuka.
Widać w niej żywiołowość, umiłowanie przyrody. Kochali opisywać zwierzęta. Tu widzimy karmiące się nawzajem jaskółki zwiastujące wiosnę. Jednocześnie sztuka nie stroni od realizmu i przemocy. Jest w niej więc zarówno idealizm, jak i realia życia. Z każdym nowym odkryciem związek pomiędzy Atlantydą Platona i tymi minojskimi ruinami staje się silniejszy. Czy Atlanci i Minojczycy to jedna rasa? Gdyby okazało się, że legendy o Atlantydzie oparte są na prawdzie, Minojczycy niemal na pewno są kulturą, o której pisał Platon. Dzisiejsi mieszkańcy Santorynu nie mają wątpliwości, że są potomkami Atlantów. Pamiętają o legendzie i o swoich przodkach. Oczywiście, że Atlantyda była tutaj. Należymy do naszych czasów, ale słyszeliśmy o tym od naszych dziadków i ojców. Jeśli Atlantyda istniała, była nią Tera. Jestem pewna, że wyspa ma wszelkie atrybuty przypisywane przez Platona Atlantydzie. Ale wciąż jestem sceptyczna i uważam, że Platon wymyślił całą historię, by przekazać nam swoje poglądy na temat agresji, przemocy i chciwości. A jednak gdzieś w mojej podświadomości tkwi myśl, że odrobina inspiracji pochodzi z ludowych przekazów o strasznym kataklizmie, który unicestwił wysoko rozwiniętą cywilizację znajdującą się na Terze. Choć ruiny Akrotiri są doskonale zachowane, na obszarze wykopalisk nie odnaleziono ani jednego ludzkiego szkieletu. Dokąd odeszli Minojczycy? Czyżby uciekli przed kataklizmem? Za chwilę pokażemy dowody, że ci, którzy ocaleli, osiedlili się w innych rejonach Morza Śródziemnego i wywarli wielki wpływ na historię. Akt trzeci. Ocaleni na morzu. Zagadka Atlantydy pogłębia się, gdy zaczynamy badać starożytne cywilizacje basenu Morza Śródziemnego. Co się stało z wysoko rozwiniętą populacją wyspy po wybuchu wulkanu? Podczas wykopalisk w Akrotiri nie odkryto żadnych szczątków ludzkich. Dzieła sztuki, naczynia i narzędzia były świetnie zachowane, lecz nie znaleziono śladów ludzi. Wiele osób uważa, że wielki kataklizm poprzedziły mniejsze trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanu, co dało mieszkańcom wyspy czas na ucieczkę. Ale dokąd uciekli i co się z nimi stało? Prawie 500 kilometrów dalej, w Egipcie, w górnym biegu Nilu, odkryto ruiny antycznej osady, wzniesionej przez rozwiniętą technicznie cywilizację. Stwierdzono w niej minojskie wpływy, takie same, jakie znaleziono na Terze. Obecność Minojczyków potwierdzają też ślady znalezione w pobliskim Izraelu. Mówi się tam o rasie ludzi morza. Byli to niesławni Filistyni, którzy, zdaniem niektórych, przybyli z Krety. Czy to oznacza, że Filistyni byli Minojczykami, czyli Atlantami? Według Biblii Filistyni najechali Kanę od zachodu, z morza. Faktem jest, że byli obcy na semickim Bliskim Wschodzie. Nie byli Semitami, byli Grekami przez małe G. Pomimo awanturnictwa i zamiłowania do agresji, Filistyni mieli bardzo rozwiniętą sztukę. Dziwne podobieństwo do Minojczyków. Dla większości ludzi słowo Filistyn oznacza nudziarza i ignoranta.
A tymczasem wśród najpiękniejszych rzeczy na świecie wiele pochodzi właśnie od Filistynów. Czy te przedmioty stworzone zostały tymi samymi rękoma, co freski na Krecie i Terze? Czy legenda o Atlantydzie przeplata się z biblijnymi historiami o Filistynach? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Zupełnie inna teoria dotyczy klifów na wybrzeżu Turcji. Znaleziono tu pozostałości jeszcze jednej cywilizacji, która również uległa zagładzie w epoce brązu. Mowa o starożytnej Troi. Najnowsze odkrycia sugerują, że to właśnie Troja, o którą toczyła się legendarna wojna, mogła być Atlantydą. Pomiędzy opisami Troi Homera i Atlantydy Platona występuje wiele podobieństw. W obu mowa jest o 100 okrętach, w obu wspomina się o rydwanach i broni z brązu. Obaj szczegółowo opisują organizację armii i podobieństwa są uderzające. Przez wieki Trojanie, podobnie jak Atlanci, byli jedynie legendą. Brak było dowodów na ich istnienie. Poetycki opis wojny trojańskiej w Iliadzie Homera uważany był za wymyśloną historię. Ale w latach 60. XIX wieku bogaty niemiecki badacz Heinrich Schliemann, uzbrojony w egzemplarz Iliady, rozpoczął poszukiwania na tureckim wybrzeżu, tam, gdzie Morze Śródziemne łączy się z Morzem Czarnym. W ciągu roku odkopał miasto całkowicie odpowiadające opisom Homera. Istnienie Troi okazało się faktem. Przed Schliemannem większość ludzi sądziła, że opowieści o Troi są wymyślone. Ale gdy ją faktycznie odkrył, wszyscy pomyśleli, że być może greckie mity również nie są fikcją. Odkrycie Troi rozbudziło zainteresowanie Atlantydą. Jeśli odnaleziono tę pierwszą, dlaczego nie drugą? Jeszcze bardziej kusząca była myśl, że Platon i Homer mogli mówić o tym samym miejscu. Może Troja jest Atlantydą? Najnowsze wykopaliska dowodzą, że fosy wokół Troi odpowiadają opisom Platona, dotyczącym koncentrycznych kanałów otaczających stolicę Atlantydy. Platon nie był inżynierem, tylko filozofem, ale bardzo dokładnie opisał model systemu obronnego. Odnalezione ślady fos znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny, według jego słów. Przekopali kanał, poczynając od morza, szeroki na 3 pletry, a na 100 stóp głęboki i długi na 50 stadiów. I w ten sposób otworzyli wjazd z morza do środka, jakby do portu. Rozkopali wejście tak szerokie, że mogły w nie wpływać największe okręty. Dialogi Platona. Największe podobieństwa pomiędzy Troją i Atlantydą dotyczyły wojny. Platon pisał, że Atlanci terroryzowali wybrzeża Morza Śródziemnego, co skończyło się długą i okrutną bitwą z Grekami, podobną do opisanej przez Homera walki o Troję. W obu przypadkach Grecy powstrzymali napastników, uwalniając ziemię od ich terroru. Może to wyjaśnia jedną z zagadek dotyczących przekazu Platona – nagłe przerwanie opisu. Kończy się on w połowie zdania, co zwiększa tajemniczość całej historii. Cały opis wydaje się przemyślany i dopracowany, ale nie wiadomo, dlaczego Platon go przerwał. A może gdy Platon uświadomił sobie, że jego opis jest taki sam jak opowieść Homera o Troi, postanowił przerwać dzieło?
Platon napisał jeszcze jeden ze swoich słynnych dialogów, ale nie wspomniał już o Atlantydzie. Tymczasem kamienne mury Troi wznoszą się w milczeniu, wywołując pytania, na które być może nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Niektórzy wierzą, że Atlantydy szukamy w złych miejscach. W latach 80. XIX wieku w poszukiwaniach Atlantydy nastąpił niespodziewany zwrot. Ignatius Donnelly był człowiekiem nieszablonowym, biznesmen z zawodu, polityk z wyboru. Przegrał walkę o reelekcję do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rozgoryczony porażką, zaszył się w salach biblioteki Kongresu, łonąc książki o historii, archeologii i starożytnych cywilizacjach. Czytał też literaturę współczesną, a zwłaszcza fantastyczne naukowe dzieła Juliusza Verna. Powróciwszy do rodzinnej Minnesoty, Donnelly odizolował się na jakiś czas, gorączkowo przelewając na papier swoją unikatową teorię na temat zaginionej Atlantydy. Był przekonany, że zgodnie ze słowami Platona leży głęboko na dnie Atlantyku i że stanowiła zaczątek wszystkich cywilizacji. W roku 1882 jego książka Atlantyda, świat przedpotopowy zelektryzowała Amerykanów. Przetłumaczona na wiele języków, sprzedawała się doskonale i wzbudziła światową manię na punkcie Atlantydy. Pojawiła się angielska książka opisująca wspaniałą, zaginioną cywilizację, którą można by odnaleźć, gdybyśmy wiedzieli, gdzie szukać. Ignatius zdobył zainteresowanie czytelników, przypisując Atlantydzie cechy, jakich Platon nawet sobie nie wyobrażał. Donnelly wierzył, że cała światowa mitologia, historia, a nawet sztuka i architektura mają wspólne źródło. Czyżby wszystkie legendy, nawet o ogrodach Edenu, wywodziły się ze wspomnień o wspaniałej Atlantydzie? Roztrząsając sprawę bardzo szczegółowo, Donnelly twierdził, że wszyscy wielcy królowie i królowe, pojawiający się w mitologiach całego świata, wywodzą się z rodu władców Atlantydy. Uważał, że grecki bóg Atlas, dźwigający na barkach kulę ziemską, był też meksykańskim bogiem zwanym Kukulkan, czyli Wielki Pierzasty Wąż, a obaj byli odmianami starożytnego boga Atlantów. Według Donnelly'ego, nawet piramidy budowane przez Majów i Egipcjan wywodzą się z Atlantydy. Stwierdził, że skoro piramidy istnieją w Egipcie i Amerykach, pomysł musi pochodzić z Atlantydy. A gdy jej mieszkańcy ją opuścili, część udała się do Egiptu, zabierając ów pomysł, a część przywędrowała do Ameryki, również je tu wznosząc. Czy to możliwe, by dwie, oddalone od siebie o tysiące kilometrów społeczności, miały wspólne źródło? Znali taką samą astronomię, używali takiego samego kalendarza. Tu widzimy jednego z przywódców Majów, uciekającego w morze przed wulkanem. To samo Platon pisał o Atlantydzie. Teraz naukowcy uważają, że cywilizacje Majów i Egipcjan istniały w zupełnie innych czasach. Ale pod koniec XIX wieku teorię Donnelly'ego uznano za błyskotliwe wyjaśnienie losu Atlantydy. Ludzie wierzyli w jego wersję wydarzeń. Byli wśród nich mistycy, którzy próbowali skontaktować się z nieżyjącymi Atlantami.
Krążyły wspaniałe opowieści o seansach, podczas których uczestnicy siedzieli w koło i słuchali opowieści ducha księżniczki Atlantów. Historia Atlantydy legła u podłoża rosnącego zainteresowania zjawiskami parapsychologicznymi i spirytualizmem, które na przełomie wieków ogarnęło świat. Na czele tego ruchu stała dziwna i zagadkowa postać, Madame Helena Petrowna Blavatsky, urodzona w Rosji w roku 1831. Mówiono, że jako dziecko rozmawiała we śnie z duchami. Jako młoda kobieta wiele podróżowała po świecie. Po powrocie na zachód zahipnotyzowała tysiące ludzi podczas pokazów jasnowidztwa i spirytualizmu. Twierdziła, że Atlanci istnieli, ale byli dopiero trzecim z siedmiu korzeni rodzaju ludzkiego. Ich poprzednicy należeli do rasy zwanej Lemurianami, których cywilizacja przed milionami lat również pogrążyła się w falach Wielkiego Potopu. Były to echa wiary w biblijną przypowieść o Arce Noego. Nawet Platon pisał o cyklu katastrof naturalnych. Jest to rodzaj kolektywnej pamięci dotyczącej ogromnego potopu. Niektórzy twierdzą, że znaleźli Arkę Noego na jednej z gór w Turcji. To zagadki, które musimy brać pod uwagę, badając mity innych narodów. Ale przy poszukiwaniu Atlantydy dowody czasami przytłaczają legendę. Za chwilę opowiemy o przepowiedni dotyczącej lokalizacji zaginionego kontynentu i o niezwykłym odkryciu w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego, które zelektryzowało naukowców. Akt czwarty. Pod powierzchnią Atlantyku. Na przestrzeni wieków pojawiały się rozmaite teorie na temat położenia Atlantydy, rzadko która poparta była materialnymi dowodami. Ale tutaj, w niespokojnych prądach Trójkąta Bermudzkiego, nauka i przepowiednia stworzyły kłopotliwy sojusz. W roku 1920 medium Edgar Cayce był szeroko znany ze swej przedziwnej umiejętności leczenia chorych podczas głębokiego transu. Później wykorzystywał swoje zdolności w innych dziedzinach. Zaczął opowiadać o Atlantydzie, opisując jej piękne miasta i rozwinięte technologie. Próbował też zlokalizować w czasie transów miejsce, w którym zaginęła ta wspaniała cywilizacja. Pewnego dnia, roku 1939, przepowiedział, że dowód na istnienie Atlantydy zostanie znaleziony w pobliżu wyspy Bimini koło Bermudów. Przewidział też rok, w którym to nastąpi, 1968. Zgodnie z tą przepowiednią, 29 lat później, naukowcy przelatujący nad płytkimi wodami przybrzeżnymi Bimini zauważyli w nich masywny kształt. Nurkowie potwierdzili istnienie 600-metrowej długości obiektu, przypominającego szeroki mur lub drogę na nasypie. Jeden jego koniec zawija się w kształcie ogromnej litery J. Potężne kamienne płyty ułożone są w precyzyjne wzory geometryczne. Zagadką jest techniczna strona tego obiektu. Nikt nie ma żadnej rozsądnej odpowiedzi.
Zadziwia rozmiar głazów i precyzja ich rozmieszczenia. Nikt nie ma też pojęcia, skąd się tu wzięła ta konstrukcja. Czy jest to dzieło człowieka, czy niezwykły twór przyrody? Teraz to wszystko jest pod wodą. Mogło tak być zawsze, ale mogła to też być konstrukcja wykonana przez człowieka, która uległa zatopieniu, gdy kończyła się epoka lodowcowa i podniósł się poziom mórz i oceanów. Wiek głazów jest nieznany, lecz wydają się sztucznie obrobione z niezwykłą dokładnością. Jeśli zrobiona przez człowieka, któż wzniósłby taką budowlę? Istnienie czegoś takiego na Bimini jest równie trudno wytłumaczyć, jak połowę megalitycznej konstrukcji w innych punktach świata. Bardzo szybko doszedłem do wniosku, że musiał to być port, być może połączony ze świątynią. Czy mur koło Bimini był świętym miejscem, które, gdy znajdowało się na suchym lądzie, służyło do modłów prehistorycznym ludziom, którzy zbierali się tu, by szukać harmonii ze wszechświatem? Jak Palenque w Meksyku, Machu Picchu w Peru i Stonehenge w Anglii? Czy właśnie tu ludzie wierzyli, że kosmos i Ziemia to jedno? Układ podobnych konstrukcji sugeruje świetną znajomość astronomicznych powiązań między gwiazdami i planetami. Wielu uważa, że wznoszono je, by móc określać czas zasiewów i zbiorów. Inni są przekonani, że ich budowniczym przyświecały głębsze cele, próby przewidzenia kosmicznych zderzeń, upadków meteorytów lub gorszych kataklizmów. Sam Platon pierwszy sugerował kosmologiczne przyczyny zniszczenia Atlantydy. Historia ma postać legendy, ale prawda tkwi w przesuwaniu się ciał niebieskich, które wokół Ziemi krążą. Dialogi Platona. Czy przesuwanie się ciał mogło być kometą lub asteroidą, która spadła na naszą planetę, wywołując trzęsienia Ziemi i potop, a w konsekwencji zagładę Atlantydy? Coś podobnego do kataklizmu, który unicestwił dinozaury miliony lat wcześniej? Może zniszczenie było częścią naszej odległej przeszłości? I może ten pogrążony w falach mur ujawni nam pewnego dnia swoją historię? Być może odkryje przed nami tajemnice, które łączą się z odległymi czasami, gdy człowiek żył w harmonii ze wszechświatem. Ludzie są pełni marzeń, które często się spełniają. Nie lubimy myśleć, że nasze istnienie pozbawione jest sensu. Sądzę, że nasza pogoń za utopią powinna być postrzegana w szerszym kontekście ludzkich potrzeb. Jest nam to niezbędne do działania. A czy my również nie szukamy utopii? Czyż myśl o tej supercywilizacji, która uległa zagładzie, nie jest fascynująca? To nieustająca fantazja. Jak wyglądała przeszłość? Była nudna czy ekscytująca? Jak została zniszczona? Mit o Atlantydzie łączy te elementy: wiarygodność, fantazję i wizję idealnej, pięknej przyszłości. Czy był kiedyś czas, w którym nasi przodkowie żyli bliżej natury niż my teraz? Czas i miejsce, w którym ludzie współdziałali w boskiej harmonii? To mit o Atlantydzie rodzi w nas te pytania. Przemawia do naszych psychologicznych potrzeb. Interesuje nas koncepcja społeczeństwa idealnego w świecie, w którym ludzie żyją w szczęściu i pokoju. I takie jest wyobrażenie o Atlantydzie. A ludzie mówią, jeśli to istniało dawniej, dlaczego nie możemy tego mieć teraz? W naszych czasach Atlantyda pozostaje kuszącą tajemnicą, miejscem, w którym namacalne dowody walczą z teoriami o miejsce w naszej wyobraźni.
Największym błędem jest twierdzenie, że Atlantyda jest tylko legendą. Wierzę, że była prawdziwa. Dzięki rozwojowi archeologii i geologii, pewnego dnia może uda się nam rozwiązać tajemnicę niegdyś idealnej, a teraz zaginionej cywilizacji. Do tego czasu Morze Śródziemne i Atlantyk kuszą tych, którzy szukają wiedzy, wspaniałym mitem, że kiedyś mógł na tych wodach istnieć raj zwany Atlantydą. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie polskie media Amer.com. Fragmenty dialogów Platona w przekładzie Witwickiego. Tekst Jacek Popławski, czytał Mirosław Utta.